Czasami dochodzą do mnie tutaj pytania, czy mógłby Pan stworzyć dla mnie horoskop i przysłać. To jest magia dawnych astrologów, że wsiadali piórkiem, czy tam długopisem, czy na maszynie pisali. Pierwsza podstawowa sprawa, współczesne kosmogramy, te, które robi ta cała grupa moja, i to jest potężna grupa, musisz być. Musisz być osobiście, ponieważ dzisiaj nie jest życie tak jak kiedyś. Tam, przypuśćmy, mieszkało się w Krakowie i do Wieliczki to było najdalej. I z tego Krakowa nigdy się nie wyjeżdżało, czekało się spokojnie życie. Brzmi. I dzisiaj proszę sobie wyobrazić, że świat zmienił się, no, co wszyscy wiedzą, do globalnej wioski. Więc ten Kraków stał się kulą ziemską. Więc i to jest dla współczesnego człowieka przemieszczenie się z Nowego Jorku do Londynu, a z Londynu do Warszawy, a potem zamieszkanie w Krakowie nie stanowi żadnego problemu. Ostatnio we Wrocławiu, tym najwyższym wieżowcu, chce zamieszkać jeden z amerykańskich aktorów. Nie ma co się dziwić, jeżeli faktycznie zamieszka, no to będzie nie, albo to jest niezła kaczka, albo on się wpuścił tak zwane maliny. Tu nie chodzi o to. Nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że pytając się, ja zmieniam system astrologiczny. Dlatego, że tak, ja wiem, co będzie. Konsekwencją też będzie, ale jeżeli ja powiem, i ja tutaj kilkanaście razy powtarzam to na blogu, że na przykład założenie, dziewczyna kończy maturę. Nazywamy to egzaminem dojrzałości, ale bardzo często dziewczyny po prostu zachodzą w ciąży w tym okresie. I nieodwołalnie nie kończą matury. Są takie, które kończą mimo to, że rodzą, nawet są takie, które egzamin maturalny przeniesiono na wrzesień i we wrześniu zdają, bo rodziły właśnie w trakcie egzaminu maturalnego, kończą studia, są wielkie. Ale to musi być niesamowita postać i niesamowita kultura tej osoby, jednocześnie też działania te witalne wiedzy, zaznaczam. Ona musi mieć świadomość, że nikim nie będzie. I to jest właśnie największy problem. Czy idziemy w prawo, czy idziemy w lewo, czy idziemy wprost. Z tego wynika, że są trzy kierunki. I ja zawsze tłumaczę, że są dwie pary drzwi. Na każdym przejściu planetarnym są dwie pary drzwi. Dlatego też, jak uczę astrologii, jesteśmy w grupach, na przykład, przypuśćmy, 7-osobowych, czy 8, czy 10-osobowych, czy 12-osobowych, wtedy omawiam z każdym i każdy opowiada o tym tranzycie. Ten tranzyt bardzo często inaczej odbywa się u tej osoby, u tej osoby, u tej osoby, u tej osoby i u tej osoby. Dlatego nigdy nie jest to powtarzalne. Nigdy ten tranzyt nie jest powtarzalny i nie można znaleźć jakby punktu widzenia. Dlaczego? Dlatego, że tak, pierwsza podstawowa sprawa. Ja jestem dzisiaj, przypuśćmy, urodzoną rybą. Neptun dzisiaj wszedł do już mojego znaku. I wszystkie neptunowe sprawy zaczynają funkcjonować u mnie. Teraz nie wiadomo, czy ten Neptun, czy ja jestem początkową rybą i ten Neptun mnie już dotknął, czy jestem końcową rybą i dopiero kiedy dojdzie ten Neptun, wejdzie na moje Słońce, ten tranzytujący, będę przeżywał tą rybę dokładnie, a do tej pory będę ją traktował jako rybę, przypuśćmy, wodnikowatą, bo on tranzytuje przez dom wodnika i będzie szedł tak poprzez tranzyt domu ryb w stosunku do Słońca i budujemy to, czy też mamy to Słońce na przykład w założeniu w rybach, ale na ascendencie mamy barana i wtedy wówczas on faktycznie wchodzi do 12. A co będzie, jeżeli będziemy mieć ascendent w wodniku?
A będziemy mieć. Ja wiem, że mówię piekielnie trudnym językiem. W porządku, nie musi. Państwo nie muszą wiedzieć, czy ty nie musisz wiedzieć, o co chodzi, tylko tłumaczę ci wielkość astrologii w stosunku do punktu widzenia na przykład innego znaku. Znak czy osoba urodzona dnia 23 lipca i osoba, która jest urodzona 23 lipca roku jednego, na przykład 1968 i 1967 i 1906 czy 5, nie jest tą samą osobą. Ten sam kosmogram nie dotykaj. Dotykaj jej zupełnie tych przypuśćmy 6 czy 11 osób zrodzonych tego samego dnia, o tej samej godzinie, ale w różnych latach, zupełnie inne kosmogramy. Osoby, te, które się urodziły w tym samym szpitalu, w tym samym dniu, w tej samej godzinie i nawet sekundzie, są różne. I dlatego też nie wolno wziąć karteczki i pisać kosmogramu. Dlaczego? Dlatego, że musimy wiedzieć, co dana osoba, bo potem wtedy staje się astrologia nierzeczywista, i na astrologa, takiego astrologa można opluć i powiedzieć tak, no proszę pana, w tym piśmie to tylko 20% jest prawdy, no pan jest taki dobry, a tak pan nierzeczywiście opowiada. Ja w programach telewizyjnych mam wiele do powiedzenia, już od 6 lat prowadzę ten program, za każdym razem pozwalam sobie tylko robić jeden znak i pokazać różnicę pomiędzy tymi znakami. Ale mimo to, że mam, zabrano mi te 15 minut programu, gdzie mogłem pokazać dwa znaki, bo dwa telefony, które dzwoniły, dzisiaj przez te 45 minut nie mogę pokazać, bo w rzeczywistości ten program powinien trwać godzinę 20, godzinę 40 minut, czy godzina 30, aby pokazać, że dzwonią mi dwie identyczne osoby. Na początku było to zdziwienie, kiedy trwało on godzinę, że mogłem mówić przez w ciągu, przypuśćmy, programu były 5 osób były identyczne, a ja mówiłem co innego. I kiedyś moja koleżanka siedząca przed telewizorem akurat piła kawę i nie zauważyła, nie spojrzała i nie prowadziła dyskusji, znaczy nie wpisywała w komputer danych, które podawała osoba przez telefon. I mówi, Boże, przecież on ciągle gada o tej samej osobie. Zgoda, tylko różnica danych była. I zupełnie inaczej się zachowuje. To, że się ma ascendent w tym samym miejscu i słońce w tej samej dominifikacji, to znaczy w tym znaku, który nazywamy domem i ascendent, czyli czas. Mamy ten sam czas, a to są dwa różne kosmogramy i trzeba się tego nauczyć. To nazywamy Uranem. Uran nam daje jako nasz patron największą intuicję. Intuicję wyrabiamy poprzez tysiące zrobienia kosmogramów. Na początku, jak się uczymy, robimy, przypuśćmy, na lekcji 2-3 kosmogramy, pokazuje, jak to działa. Jak jest 10 osób na 10 uczniach, jak jest 3 uczni, pokazuje na 3 uczniach plus jeszcze 2 osobach sławnych czy znanych nam, czy chociażby ja na sobie, bo jest to po prostu nie do wiary. Tranzyt tej samej planety przechodzący u ciebie, u mnie i u twojej, przypuśćmy, przyjaciółki czy kolegi, zupełnie inaczej oddziaływuje. Inaczej oddziaływuje tranzyt, przypuśćmy, w założeniu, odpowiem ci inaczej. Inaczej oddziaływuje śmierć na dziecko 3-letnie, a inaczej na 18-letnie, a inaczej na 40-letnie. Kiedy umiera na przykład ojciec czy matka, zupełnie inaczej podejmujesz decyzję, nie masz wpływu. Ale kiedy masz 18 lat, wali ci się życie. A kiedy masz 42 lata, po prostu tak jest. Jest różnica? W wieku 2 lat
nie odczuwasz, nawet nie tęsknisz za tym ojcem, bo go nie znasz, czy tę matką. I wiesz, że jesteś sierotą, ale może cię przygarnąć taka osoba, która jest ci równa ojcu, a może nawet większa. I taka jest astrologia, więc jeżeli rozumiesz teraz, zrozumiałeś, to proszę, możesz tutaj na blogu dać mi pytanie, ja odpowiem. A jeżeli chcesz kosmogram, musimy się spotkać, musimy usiąść, ja muszę się do tego spotkania przygotować, ja muszę mieć godzinę urodzenia, muszę mieć wszystkie instrumenty astrologiczne po to, żeby być rzetelnym, żeby ten kosmogram był prawidłowy, po to, żebym nie bujał w obłokach, żebyś dostał wiadomości. Ale to wymaga czasu, zarówno z twojej strony zdobycia wiadomości, jak i z mojej, żeby się przygotować do takiego, przypuśćmy, prelekcji twoich wydarzeń. I trwa to, tak jak powiedziałem, tak tutaj mówię bardzo długo, bardzo dokładnie i z wielką precyzją. To nie jest tak, że sobie możemy poszaleć. Ty musisz się wtedy nauczyć sam siebie, bo jest to, jak niektórzy moi koledzy mówią, którzy przeszli przez kosmogram, że jest to psychoanaliza, czy psychoteza, czy psychoprognoza, czy ja wehikule czasu do przodu. I to nie są żarty. Naprawdę wtedy masz w tych łapkach swoje życie, ale jest to. To musi być zrobione jak majstersztyk. To jest wtedy floret, który trafia cudownie w punkt. Nie można sobie powiedzieć bzdur. Czasami tak, to zależy po prostu od wyboru twojego, czy ty wiesz w ogóle, do czego dążysz i jak wypełnić swoją karmę, czy drogę od wojownika do mistyka. Dziękuję bardzo i zapraszam na dalsze opowieści o astrologii.